Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Rozpoczynamy debatę społeczną pod nazwą Internet, źródło wiedzy czy zagrożenie? Jak bezpiecznie korzystać z globalnej sieci? Oczywiście ze względu na panujące obostrzenia spotkanie zostało zorganizowane w formie online. Jest to już druga odsłona debaty online poświęconej, skierowanej do seniorów. Pierwsza debata odbyła się w październiku ubiegłego roku i naprawdę tutaj muszę się pochwalić, że zaledwie w ciągu 2 dni publikacja dotarła do ponad 5000 odbiorców. Bardzo nas to cieszy i cały czas mogą Państwo na YouTube, na kanale Centrum Biznesu Koszalin obejrzeć tą poprzednią debatę pod nazwą Bądź czujny, nie daj się przestępcą. Szanowni Państwo, coraz więcej osób starszych korzysta z internetu, no, który niesie za sobą oczywiście bardzo dużo korzyści, no ale też stanowi potencjalne źródło zagrożeń. Dlatego jesteśmy tutaj, spotkaliśmy się, żeby właśnie o tym porozmawiać. Jest mi niezmiernie miło przywitać Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, pan inspektora Piotra Plutoprądzińskiego, pana prorektora do spraw studenckich Politechniki Koszalińskiej, doktora habilitowanego inżyniera Tomasza Królikowskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie również doktor inżynier Annę Skubała z działu współpracy ze studentami Politechniki Koszalińskiej. Wiem, że pani Ania jest z nami. Również serdecznie witam. Serdecznie witam oczywiście samorząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku, policjantów z Koszalińskiej Komendy, którzy na pewno na Facebooku śledzą dzisiejszą debatę oraz was, drodzy seniorzy. To właśnie z myślą o was jesteśmy tutaj i ze względu na was zorganizowaliśmy tą debatę. Pragnę również oczywiście przywitać naszych zaproszonych gości. Przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie, panią Joannę Supiec. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, panią Mirosławę Zielone. Witam serdecznie przedstawiciela Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, magistra inżyniera Wojciecha Sokołowskiego. Witam Państwa. Starszego aspiranta Rafała Koczynasa. Naprawdę bardzo mi miło, serdecznie witam Państwa na dzisiejszej debacie. Moi drodzy, szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, młodszego inspektora Piotra Pluto-Prądzińskiego. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej debacie. To bezpieczeństwo w sieci w czasach dzisiejszych osób starszych jest sprawą bardzo kluczową, dlatego przekazywanie wiedzy nie tylko o zagrożeniach jest tu bardzo ważne, ale również wskazywanie, że internet może przynieść ogromne źródła korzyści w życiu codziennym. Cieszę się bardzo, że inne podmioty pozapolicyjne biorą udział w dzisiejszym przedsięwzięciu. Chciałbym bardzo podziękować pani prezes Centrum Biznesu w Koszalinie za organizację tej debaty pod kątem technicznym, panu prorektorowi do spraw studenckich Politechniki Koszalińskiej również za ogromne zaangażowanie. Witam jeszcze raz wszystkich prelegentów, przedstawicieli ZUS i PCPR w Koszalinie. Jestem pewien, że dzisiejsza debata w znacznym stopniu przyczyni się do tego, aby bezpieczeństwo osób starszych w internecie przyniosło ogromne korzyści. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu prorektora do spraw studenckich Politechniki Koszalińskiej, doktora habilitowanego inżyniera Tomasza Królikowskiego. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam gorąco wszystkich. Szczególne podziękowania dla policji, która się mocno angażuje w te debaty. I to już jest druga, czy myślę, że jak policzymy więcej tych akcji, to będzie 10-15, tylko no, w pandemii robimy to online. Cieszę się niezmiernie, że możemy włączyć się w pomoc i także dla tych starszych osób na Uniwersytecie Trzeciego Wieku promować te bezpieczne, bezpieczne połączenia z internetem, czy bezpieczne zachowania w sieci. Dziś w okresie pandemii
nasilenie cyberataków nie tylko na instytucje, a także na osoby jest zwiększone i to widać w statystykach, można to poobserwować sobie nawet z doniesień prasowych, że tych różnych oszustw na wnuczka teraz się pojawiło na internet w różnej postaci. Także świadomość, podnoszenie świadomości jest bardzo ważne właściwie w każdym wieku, a w tym wieku trochę starszym jest to wręcz konieczność i ta misja, którą Państwo jako policja teraz świadczycie dla starszej osoby, to jest podobna misja, jak uczelnia daje, czyli szkoli młodzież, nie tylko młodzież, ale starszych. Dziękuję za zaproszenie i polecamy się oczywiście na przyszłość i życzę gorącej i ciekawej debaty. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego etapu. W tym momencie będą występowali nasi prelegenci i zapraszamy teraz na wykład przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie, panią Joannę Sufiec, która przedstawi wykład pod nazwą, pod tytułem Usługi online w ZUS. Proszę bardzo, pani Joanno, oddaję głos. Dzień dobry, nazywam się Joanna Sufiec, jestem zastępcą dyrektora ZUS w Koszalinie. Szczególnie bliskie mojemu sercu są emerytury i renty, którymi na co dzień się zajmuję, dlatego dziś, mimo że będę mówić o e-usługach, odwoływać się będę do tych właśnie świadczeń. Będę mówić o rozwiązaniach w zakresie pobierania świadczeń oraz o innych przyjętych przez zakład e-usługach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi obecnie ogólnopolską kampanię Bezpiecznie, Zdrowo, Bezgotówkowo. Kampania ma na celu wskazanie korzyści posiadania konta bankowego oraz edukowanie, jak bezpiecznie z konta korzystać. Według naszych danych coraz więcej osób pobiera świadczenie na konto bankowe, pozostaje jednak część klientów decydujących się na wypłaty w gotówce do ręki. Dlaczego też tak jest? Z naszych badań wynika, że osoby te nie mają wiedzy, jak korzystać z rachunku bankowego, a w szczególności z bankowości elektronicznej. Uważają też, że prowadzenie rachunku jest drogie i wolą mieć swoją gotówkę przy sobie. A rzeczywistość jest taka, że świadczeniobiorcy posiadający konto szybciej, wygodniej otrzymują świadczenia. Posiadając konto mogą płacić rachunki i robić zakupy. Te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe i osobiste, a jak się okazało również zdrowotne. Jest to szczególnie ważne właśnie teraz w czasie pandemii. Ale czy konto bankowe jest drogie? Dostawcy usług płatniczych mają obowiązek oferować podstawowy rachunek płatniczy osobom, które go nie mają i jest on bezgotówkowy. Szczególnie w zakresie właśnie otwarcia oraz prowadzenia takiego rachunku, karty płatniczej i jej obsługi, operacji w bankomatach i wpłatomatach banków, w którym jesteśmy, 5 transakcji płatniczych zleconych w miesiącu, czyli zleceń stałych, przelewów, poleceń zapłaty i 5 wypłat gotówki z bankomatów obcego dostawcy, czyli z banku, w którym nie jesteśmy. Co daje nam konto bankowe? Nie musimy czekać co miesiąc na listonosza, świadczenie wpłynie na konto bez naszego udziału. Nie musimy nosić gotówki, bo w sklepie możemy płacić kartą. Jest wtedy mniejsze ryzyko, że ktoś nas okradnie. Jeśli lubimy płacić gotówką, możemy to oczywiście robić dalej, ale wtedy wypłacamy sobie w bankomacie kwotę, która jest nam potrzebna i to też nas zabezpiecza przed ewentualną kradzieżą większej kwoty. Dzięki temu, że mamy konto w banku, możemy też opłacać rachunki czy robić zakupy przez internet, czyli w ogóle nie wychodząc z domu, co nam też zapewnia bezpieczeństwo. Emerytura od ręki do ręki, czyli przez przelew pocztowy, ma dość długą ścieżkę. Jest to przelew najpierw zbiorczy w ZUS, później bank pocztowy, następnie pocztowe konta regionalne, konta placówek pocztowych, przekazanie listonoszowi i dopiero trafią te pieniądze do emeryta. Według umowy z pocztą świadczenie terminowe muszą być przekazane w terminie 3 dni roboczych. Emerytura na konto. Tutaj ścieżka jest zdecydowanie krótsza. Jest to tylko przelew zbiorczy ZUS, bank PKO BP i już konto emeryta. Według umowy przelew musi być dostarczony następnego dnia roboczego. Aby ZUS przekazywał świadczenia na rachunek, wystarczy przy składaniu wniosku o emeryturę, zasiłek czy inne świadczenie, jeżeli mamy już konto w banku, wskazać ten numer rachunku w odpowiednim miejscu we wniosku. A jeśli dostajemy świadczenie w gotówce, a chcemy, żeby ZUS przekazywał je na konto, musimy to zgłosić. Możemy to zrobić na 2 sposoby.
naszej placówce lub pocztą, wypełniając wniosek, który jest do tego dedykowany, czy wniosek o zmianę danych osób zamieszkałych w Polsce. Możemy go oczywiście wypełnić w domu i złożyć w ZUS już wypełniony, bądź też przesłać pocztą. Ten wniosek możemy znaleźć na stronie ZUS-u, wchodząc w zakładkę wzory, formularz, emerytury, renty, zmiana danych emeryta, rencisty. Możemy też zrobić to przez internet, poprzez platformę ZUS PUE. Wówczas logujemy się na swój profil, przechodzimy do zakładki świadczeniobiorca, wybieramy z bocznego menu dokumenty wiadomości, dokumenty robocze, klikamy otwórz nowy i wybieramy też ten sam wniosek. Co to jest właśnie ta platforma PUE? Jest to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to tak zwany kompleksowy e-urząd, który udostępnia przez internet dane zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego i wówczas można je sprawdzić w każdym miejscu i w każdym czasie. Pozwala składać wnioski i otrzymywać odpowiedzi drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie. W dobie pandemii jest to na pewno bardzo ważne. Aby założyć profil na PUE, nie wymaga to zbyt wiele czasu ani zachodu. Wystarczy wejść na stronę zus.pl, wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz. Ze względów bezpieczeństwa trzeba potwierdzić swoją tożsamość, ale to też się odbywa zdalnie, bez konieczności wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Między innymi potwierdzając swoje dane przez profil zaufany ePUAP lub przez bankowość elektroniczną, która jest tutaj, banki są tutaj wyświetlone, które taką usługę świadczą. PUE jest podzielone na trzy panele. Świadczeniobiorcy, czyli emeryci, renciści lub inni ubezpieczeni pobierający zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Te osoby mogą dzięki temu portalowi złożyć wniosek o właśnie zmianę danych osobowych, czy też mają dostęp do swoich PIT-ów. Mogą również sprawdzać szczegółowe dane dotyczące swoich świadczeń i zwolnień lekarskich. Kolejny panel to płatnicy składek. Te osoby z kolei mogą zgłosić nawet dzięki temu profilowi nowego pracownika, obsługiwać rozliczenia, ale też utworzyć sobie zaświadczenia na przykład o niezaleganiu i przekazać je do właściwej instytucji. Trzecia grupa to ubezpieczeni, którzy mogą sprawdzić, czy płatnik zgłosił ich do ubezpieczeń, poprawnie wykazuje w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą obliczyć prognozowaną emeryturę, mogą również sami tworzyć elektronicznie dokumenty z wybranymi danymi, które są potrzebne w banku czy w urzędzie. W taki sposób mogą przygotować informacje o aktualnych zgłoszeniach do ubezpieczeń społecznych, wysokości podstawy wymiaru składek, przerwach w pracy czy tych członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. Dokument ten jest potwierdzany pieczęcią elektroniczną ZUS, a instytucja, która go otrzyma, może spokojnie sobie sama go zweryfikować przez online udostępnienie przez ZUS w wyszukiwarce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wychodząc naprzeciw też zapotrzebowaniu i wskazuje też na tak zwaną e-wizytę, możliwość umówienia się na e-wizytę. Jest to wideorozmowa z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby się na taką e-wizytę umówić, wchodzimy na stronę www.zus.pl. Tam znajduje się link, który nas przeprowadzi na stronę e-wizytę. Będziemy mogli zarejestrować dwa rodzaje e-wizyty, samodzielną lub z opiekunem prawnym. Aby zarejestrować tą e-wizytę samodzielną, musimy podać swoje dane, czyli imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i musimy podać kod pocztowy, ponieważ będziemy obsługiwani przez pracownika z jednostki, która jest przypisana do naszego adresu zamieszkania, a w przypadku płatnika składek do jednostki, której jest siedziba firmy. Opcjonalnie możemy też oczywiście podać PESEL i znak sprawy, w jakiej chcemy się skontaktować z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jesteśmy osobą niesłyszącą, możemy zarezerwować e-wizytę w języku migowym w obszarze zasiłków, emerytur i rent. Na stronie jest do wybrania, wizyta w języku migowym. Żeby zarezerwować wizytę z opiekunem faktycznym lub prawnym, musimy zaznaczyć też tą opcję i podać jego imię i nazwisko. Jeżeli chodzi o termin tej wizyty, najpierw wybieramy jeszcze obszar merytoryczny tej wizyty, czyli zasiłki, emerytury i renty krajowe, emerytury i renty międzynarodowe, firmy i pracujący, założenie profilu PUE i doradcy do spraw emerytalno-rentowych. Wówczas możemy wybrać termin e-wizytę.
W dostępnym kalendarzu dzień i godzinę możemy wybrać któryś z proponowanych terminów e-wizyty bądź wybrać inny termin poprzez kliknięcie przycisku znajdź nowy termin. Gdy wybierzemy termin e-wizyty, pojawi się okno z komunikatem o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z zgodzie na nagrywanie e-wizyty oraz nieupowszechnianiu wizerunku pracownika ZUS. Gdy wyrazimy zgodę na te wskazane komunikaty, zostanie przesłany do nas mail z linkiem do e-wizyty, w której zostaną podane również zasady komunikacji, czyli sposób przygotowania się do e-wizyty, informacja o RODO, o nagrywaniu e-wizyty oraz czasie jej trwania do 20 minut. Dzień przed spotkaniem otrzymamy maila z linkiem do wizyty, na którą będziemy musieli wejść w danym dniu. W dniu e-wizyty, jeżeli podaliśmy numer telefonu, dostaniemy również godzinę przed spotkaniem, SMS z przypomnieniem o wizycie. Jeżeli boimy się przed samym spotkaniem, jeżeli martwimy się o połączenie, możemy również wykonać test takiego połączenia przed zaplanowaną wizytą. Drugą możliwością rejestracji bezpiecznej wizyty w ZUS jest rejestracja wizyty już jej w oddziale, ale bez oczekiwania w kolejce. Żeby się nam na nią umówić, możemy to zrobić telefonicznie. Rezerwacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie odbywa się pod numerem telefonu 94 348 56 68 lub możemy to zrobić przez PUE, o którym mówiłam wcześniej. Przechodzimy w PUE do zakładki wizyty, wybieramy temat, dzień i godzinę takiej wizyty i zatwierdzamy. Umówiając się wcześniej na taką wizytę, oczywiście unikamy oczekiwania w kolejce. Szanowni Państwo, w ostatnich słowach kierowanych dziś do Państwa chciałabym podkreślić, że sprawy w ZUS można oczywiście załatwiać nadal niezmiennie w naszych placówkach, a także wykorzystując telefon czy internet podczas e-wizyty, do czego serdecznie zachęcam. Chciałabym również przypomnieć i podkreślić, że pracownicy ZUS nie odwiedzają nas w naszych domach, nie proponują wizyt domowych w celu załatwienia sprawy. Wyjątkiem są wizyty lekarskie, lekarzy orzeczników. Niestety często zapominamy o tym. Bardzo proszę o to, aby Państwo przypomnieli swoim bliskim, znajomym, że urzędnicy nie chodzą po domach. Życząc Państwu zdrowia, bardzo dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Dziękuję serdecznie Pani Joanno za bardzo wyczerpujący i naprawdę tutaj bardzo fajnie przedstawiony materiał. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Teraz zapraszam na wykład przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Koszalinie, Pani Mirosławy Zielony, pod tytułem Ludzie starsi, a współczesne zagrożenia w sieci, oferta pomocowa powiatu. Zapraszam Pani Mirosławo, oddaję głos. Dzień dobry. Cieszę się, że mogę przedstawić ofertę, taką rozszerzoną ofertę również gmin z powiatu koszalińskiego. Również myślę, że podobną ofertę ma Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie. I zachęcam do tego, żeby korzystać z naszej pomocy również dzięki nowoczesnym środkom przekazu, bo w tej chwili mamy taki czas, że możemy się kontaktować bezpośrednio i to jest wielka pomoc dla wszystkich, którzy z tego chcą korzystać. To już nie opieka społeczna, tak jak kiedyś się mówiło, tylko pomoc społeczna, czyli takie działania, które mogą wspierać osoby starsze w ich funkcjonowaniu na co dzień. Osoby starsze jest to wielkie, są bardzo zróżnicowane, bo już o osobie starszej mówimy o tej, to jest osoba, która skończyła 60 lat, ale też mamy osoby, które dożywają 100 lat. 100 lat temu średnia wieku to było 56 lat, w tej chwili 50, a myślę, że za chwilę będzie to dużo, dużo więcej. Wszystkie jednostki pomocowe, czyli wszystkie ośrodki pomocy społecznej w gminach, ale też i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie, mają ofertę wspierającą osoby starsze. I tu zachęcam do tego, żeby się z nami kontaktować i online, i telefonicznie.
i w każdy inny sposób, niekoniecznie osobiście, a my jesteśmy w stanie poprzez sieć poradnictwa, poprzez sieć specjalistów, którzy wspierają w każdej trudnej sytuacji, którzy doradzają, tu jest akurat informacja, jak się do nas dodzwonić, adresy mailowe do pracowników, którzy są kompetentni i zdecydowanie pomogą albo podpowiedzą, jak pomóc, gdzie znaleźć specjalistę, który akurat w tym problemie, który dotyczy osoby starszej, pomoże. I muszę powiedzieć, że czasami ten specjalista jest dobierany do konkretnego problemu, do konkretnej osoby. Osoby starsze czasami są zagubione, chociaż już coraz więcej osób starszych świetnie sobie radzi z internetem, świetnie sobie radzi z podpisem elektronicznym i tutaj zachęcam do tego, żeby bezpośrednio nie chodzić do urzędu, a korzystać z tych wszystkich udogodnień, które dają nam współczesne udogodnienia. Mamy w powiecie koszalińskim 6 domów pomocy społecznej i muszę powiedzieć, że nie trzeba się martwić o miejsce w domach pomocy społecznej. Oczywiście nie zachęcam wszystkich, ale są czasami takie potrzeby, że taka instytucja jest potrzebna. Wystarczy zadzwonić, pokierujemy, podpowiemy, jak takie miejsce i dla kogo można załatwić, jak starać się, jakie dokumenty złożyć. Jesteśmy po to, by pomóc i nie oceniamy w naszej pomocy. Także podsumowując, oferujemy pomoc specjalistyczną, oferujemy także pomoc w każdej sytuacji życiowej trudnej dla osoby starszej. Apelujemy o to, żeby zawsze pamiętać, że jesteśmy, że można z nami skonsultować wszelkie wątpliwości, ale też pokierujemy w każdej trudnej sytuacji. To tak w wielkim skrócie. Przypominam też, że w każdym ośrodku pomocy społecznej w gminie, jak również i w Koszalinie, jest zespół specjalistów, który na pewno pomoże. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie pani dyrektor. Zapraszam teraz na wykład przedstawiciela Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, magistra inżyniera Wojciecha Topołowskiego pod tytułem Jak czuć się bezpiecznie w internecie? Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na tej debacie. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Faktycznie tak jak tutaj panie, które wypowiadały się przede mną, mówiły, no w zasadzie w tej chwili korzystanie z internetu to nie jest tylko zabawa, możemy sporo rzeczy załatwić w internecie, szczególnie w dobie pandemii. Natomiast na pewno internet niesie ze sobą też spore zagrożenia. Ale to nie jest tak, że z tego powodu musimy zrezygnować z korzystania z internetu, chociaż tak jak gdzieś kiedyś anegdotycznie ktoś powiedział, że najbezpieczniejszy komputer to jest komputer, który jest odłączony od sieci, nie tylko sieci internet, ale i od sieci zasilającej. No ale oczywiście w tym momencie on będzie bezużyteczny. Chciałbym tak króciutko przedstawić pewne rzeczy, które mogą być właśnie zagrożeniem w internecie i w jaki sposób możemy się przed tymi zagrożeniami bronić. Bo na pewno nie będę zmierzał do tego, żeby Państwa zniechęcać do korzystania z internetu. Korzystajmy, ale korzystajmy mądrze, korzystajmy z głową. No, podstawową rzeczą to jest to, że powinniśmy zachować po prostu ograniczone zaufanie, jeżeli korzystamy z internetu. O szczegółach powiem za chwilę. Nadmienię tylko, że tak jak już tu wspomniałem, jest to tylko takie przedstawienie tematu. Jeżeli Państwo będziecie potrzebowali jakichś bardziej technicznych rozwiązań związanych z zabezpieczeniem swojego komputera, warto się zwrócić do jakiegoś zaprzyjaźnionego informatyka czy do jakiejś firmy informatycznej, bo no niektórych rzeczy sami nie będziemy w stanie zrealizować. Tak jak wspomniałem, korzystanie z internetu to przede wszystkim zachowanie pewnych zasad bezpieczeństwa.
Te zasady bezpieczeństwa są związane z różnymi elementami, z których korzystamy w internecie. Bardzo często korzystamy z poczty internetowej. Poczta internetowa niesie ze sobą właśnie sporo różnych zagrożeń. Niestety nasze adresy pojawiają się w różnych miejscach i hakerzy przesyłają do nas różnego rodzaju maile, fałszywe maile, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Pamiętajmy o tym, aby w zasadzie nie otwierać maili z nieznanego pochodzenia, szczególnie jeżeli to są maile z jakichś z adresów, które są spoza Polski, tekst języka polskiego, jeżeli tam jest użyty, jest taki koślawy, jest to taka łamana polszczyzna, nie otwierajmy tego. Sprawdzajmy też, jeżeli dostaniemy taki mail, a możemy się spodziewać, że czegoś takiego oczekujemy, to sprawdzajmy, czy to naprawdę jest właściwy mail. Tu mam przykład maila, który przyszedł do mnie. Ja się nie spodziewałem w ogóle, że dostanę od tej firmy jakąś fakturę i to od razu było dla mnie podejrzane. Na dzień dobry bym po prostu to usunął, ale po prostu chciałem to Państwu pokazać. Firma Eco Install, bardzo ładnie to jest wszystko zrobione. Wygląda jak prawdziwy mail od prawdziwej firmy, tylko u góry jest mail fałszywka, a proszę popatrzeć na adresy już tutaj, które się tutaj pojawiają. Tu jest w mailu jest domena ik.pl, natomiast prawdziwy mail jest eco-install.ik.pl. Także to już może ze sobą nieść jakąś podpowiedź, że nie możemy takiego maila uznać za prawdziwy. No i przede wszystkim to, co jest tutaj w mailu, jeżeli zobaczymy, że są załączniki, nie klikajmy w te załączniki, nie otwierajmy tych załączników, gdyż prawdopodobnie będzie próba instalacji jakiegoś trojana, jakiegoś wirusa. Podobnie nie klikajmy w linki, które się pojawią w takich nieznanych mailach. Kolejna sprawa, no korzystamy z wielu różnych systemów. W tych systemach korzystamy z różnego rodzaju haseł. Stosujmy hasła, które składają się z wielu znaków, przede wszystkim liczby, małe, wielkie litery oraz różne symbole specjalne. Broń Boże, nie stosujemy imion, nazw, dat, haseł słownikowych, bo te są po prostu łatwe do odgadnięcia. No i nie stosujemy haseł, jednego hasła do wszystkich systemów. W razie jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, jeżeli nastąpi włamanie do jednego systemu, to hakerzy będą takie hasło próbowali wykorzystać w innych systemach, z których korzystamy. Więc wtedy lawinowo to zostanie, te wszystkie nasze konta zostaną lawinowo przejęte. Tutaj na przykład też mają Państwo hasło utworzone ze słowa Sokołowski jako pewien przykład, żeby łatwo zapamiętać, bo jeżeli byśmy stosowali właśnie bardzo trudne hasła, które będzie ciężko zapamiętać, to zaczniemy je sobie gdzieś zapisywać, co oczywiście też jest problemem. Więc twórzmy hasła tak, żeby było łatwo je zapamiętać. Zastępujmy na przykład duże litery jakimiś specjalnymi znakami. Łatwo jest zastąpić literkę S znakiem dolara, bo to łatwo zapamiętać. O zastępujemy zerem i tak dalej. Także hasła to też jest ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w internecie. Jeżeli korzystają Państwo z systemów bankowych, czy też systemów, które wymagają przesłania swoich poufnych danych, pamiętajmy, że te strony muszą być z odpowiednim certyfikatem SSL, który zapewnia nam bezpieczeństwo tych danych. Jak się zorientować, że taka strona ma odpowiedni certyfikat? Tu mają Państwo na slajdzie pokazane, że adres tej strony powinien się zaczynać od takiego skrótu https.
nie HTTP, jak przy zwykłych stronach, tylko HTTPS. No i powinna się pojawić kółeczka w różnych przeglądarkach, albo ona będzie zielona, tak jak tutaj, albo jak w przypadku Firefoxa będzie to szara kółeczka. W każdym razie, jeżeli zobaczycie Państwo stronę swojego banku bez tej kółeczki, czy kółeczka będzie przekreślona, nie logujmy się, zawiadommy serwis bankowy, że coś jest nie tak. Ta strona na pewno, adres tej strony będzie na pewno fałszywy. W przypadku logowania do usług bankowych warto korzystać z identyfikacji, z weryfikacji dwuetapowej w takich systemach bankowości. Mogą być to na przykład, oprócz podania hasła, mogą być to urządzenia, specjalne urządzenia nazywane tokenami, które wygenerują dodatkowe hasło, albo prosta sprawa, możliwość otrzymania dodatkowego hasła na telefon, czy też wygenerowania hasła w aplikacji, które mamy na telefonie. Jeszcze ważna sprawa. Takie aplikacje jak aplikacje bankowe czy inne aplikacje, które wymagają podania naszych poufnych danych, pierwsza zasada, na pewno nie korzystamy z ogólnodostępnych sieci Wi-Fi. Gdzieś na dworcu, gdzieś w miejscu publicznym skorzystanie z takiej sieci to jest po prostu zaproszenie hakera do skorzystania z dostępu do naszego konta. Czyli nie ma czegoś takiego jak bezpieczna, otwarta sieć Wi-Fi. Najlepiej w domu, tam gdzie mamy pewność, że ta sieć, nie ma do tej sieci nikt niepożądany dostępu. Nie wchodzimy też na strony, które mają złą renomę. To są na przykład strony hazardowe, strony o tematyce erotycznej, jakieś podejrzane transakcje. No teraz na pewno słyszeliście Państwo o reklamach związanych z kryptowalutami, że skorzystanie z takiej transakcji no może nieść zagrożenie. Także to też jest pewne przestrzeganie tej zasady, że nie korzystamy z takich stron, na pewno poprawi nasze bezpieczeństwo w sieci. Jeżeli zobaczycie właśnie na przykład Państwo taki, bo część wyszukiwarek, wyszukiwarek internetowych ma mechanizmy, które umożliwiają identyfikację takich stron i po wpisaniu adresu pojawi się Państwu taka strona, jak tutaj Państwo widzicie, taka czerwona z napisem uwaga, ta strona stanowi zagrożenie. No to wtedy pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to po prostu tą stronę wyłączyć, nie wchodzić dalej, dlatego że może nas spotkać tutaj z tego powodu przykrość. No i takie zasady, oprócz tego, o których tutaj wspominałem. Pamiętamy o regularnych aktualizacjach. Tylko system, który jest zaktualizowany na bieżąco, zapewnia nam bezpieczeństwo. Korzystamy z różnych zapór sieciowych, firewalli, czy to wbudowanych, a najlepiej jeszcze jakichś dodatkowych. Powinniśmy pamiętać o tym, żeby wylogowywać się z serwisów. Nie możemy zostawić na przykład strony bankowej, jeżeli korzystamy z aplikacji bankowej. Nie powinniśmy po skończonej pracy zostawić ją, trzeba się wylogować. Pobieramy też pliki i programy z jakichś zaufanych źródeł. Często w takich właśnie programach, które gdzieś pobierzemy z sieci, mogą kryć się jakieś trojany czy wirusy. Zresztą warto pamiętać o tym, żeby nie zaśmiecać swojego komputera i nie instalować jakichś niepotrzebnego oprogramowania. Bo właśnie często instaluje się tutaj coś, co może nawet nie będzie zagrożeniem takim stricte dla naszego komputera, ale może spowodować, że spowolni działanie. Tworzymy kopie zapasowe i zapisujemy je w różnych miejscach. Oczywiście nie na dysku komputera, bo w przypadku jakiejś awarii możemy te kopie stracić. Na przykład tu zapisujemy na różnego rodzaju nośnikach typu jakieś dyski zewnętrzne. Warto mieć, a może nawet nie warto, ale trzeba mieć zainstalowany pakiet antywirusowy. Używamy legalnego oprogramowania i jeżeli korzystamy z jakichś pendrive'ów czy innych nośników zewnętrznych, trzeba pamiętać o tym, żeby przed
uruchomieniem plików z tych nośników zewnętrznych, przeskanować je pod kątem antywirusowym, żeby jakiegoś właśnie wirusa nie zaprosić do swojego systemu komputerowego. Dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie. Zapraszam teraz na wykład policjanta Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, starszego aspiranta Rafała Skoczylaca. Wykład pod nazwą, pod tytułem Czy internet jest niebezpieczny, prawda czy fałsz? Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Bardzo fajnie się złożyło, że poprzedni prelegent skoncentrował się na kwestiach technicznych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w sieci. Ja się skoncentruję na kwestiach takich bardziej osobowych, socjotechnicznych niż technicznych. Teoretycznie jest 10 minut. Ja się w 10 minut chyba nie wyrobię, ale maksymalnie będę się streszczał. Pozwoliłem sobie to podzielić, tą prezentację, na takie główne tematy. Na początek chciałem powiedzieć coś na temat CERT-u. Tutaj taki folder po lewej stronie w prezentacji widać. Musimy chyba pierwszy raz kliknąć tutaj. Dobra, nie, bo to... O, dobra, działa. CERT Polska, który jest częścią NASK-u, jest to taki zespół powołany do reagowania na zdarzenia narażające bezpieczeństwo w sieci internet. W dużym skrócie oni zbierają wszystkie te incydenty, wszystkie zgłoszenia sprawdzają. I dzięki temu wiemy, jaka jest skala w internecie, głównie w Polsce, jakie jest zagrożenie i z której strony zagrożenie wpłynie, no jak możemy na to reagować, jak możemy przeciwdziałać tym zagrożeniom. To nie zawsze są przestępstwa, to nie zawsze są oszuści czy hakerzy, to czasami są jakieś tam zdarzenia w jakichś liniach produkcyjnych, w jakichś liniach medycznych. O tym nie będę mówił. Troszeczkę takiej statystyki. Powiem o statystyce, powiem o phishingu i później powiem, do czego nam to jest dzisiaj potrzebne, jeżeli mówimy w kontekście seniorów, żeby seniorzy byli bardziej chronieni w sieci internet. CERT ma coś takiego jak incydenty zarejestrowane. To jest ilość incydentów połączona jakby ze zgłoszeń. Jeżeli tutaj dla Państwa przeprowadziłem, zrobię taką szybką grafikę. Ilość tych zarejestrowanych zgłoszeń, zarejestrowanych incydentów, mamy 2017 rok 3000, 2018 rok prawie 4000, 2019 rok prawie 6500, 2020 roku jeszcze nie wiem, ponieważ jeszcze nie został opublikowany raport ze zeszłego roku. Czyli widzimy, że ilość tych incydentów rośnie. Ale to nie jest jakby, to nie są same zdarzenia, bo zdarzenia są jakby sprawdzane, wyciągane ze zgłoszeń. W każdym roku, ja sprawdziłem, to jest około 20 tysięcy zgłoszeń, czyli zgłoszeń jest podobna ilość, ale tych incydentów jest coraz więcej. Tu chodzi o to, że na przykład jest 50 zgłoszeń dotyczących oszustwa SMS-owego i te wszystkie zgłoszenia będą dotyczyły jednego incydentu, czyli w 2019 roku 6,5 tysiąca potwierdzonych incydentów. Incydenty bezpieczeństwa. I teraz tak, co to są te incydenty bezpieczeństwa, co się tam, co może być zgłoszone? Wyrzuciłem, chciałem z tych raportów rocznych po kolei wszystkich, powrzucałem i mamy tak, 35% phishing i na nim się skoncentrujemy w tej prezentacji. Pozostałe rzeczy są tylko dla zobrazowania, że się dzieją różne rzeczy i one tam do roku się zmieniają. Tylko musimy pamiętać, że co roku wszystkich jest zgłoszeń coraz więcej, więc automatycznie tego phishingu jest więcej. Mimo że procentowo jest mniej, to jest go coraz więcej. W 2020 roku mamy 35% ataków phishingowych, w 2019 40%, w 2018 mamy 50%, czyli cały czas prym jedzie ten phishing. Co to jest ten phishing? Szybciutko tu przejdziemy do tego phishingu. To jest przekopiowane z Wikipedii. Najważniejsze, o czym musimy tutaj powiedzieć, to metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji. Wiadomo, czyli w skrócie chodzi mu o te informacje, które mają nas po prostu, mają pomóc w okradzeniu nas. Albo żebyśmy my zrobili przelew, albo żeby ktoś się dostał na nasze konto i nam te pieniądze ukradł z naszego konta. Czyli phishing to są oszuści, którzy się
podszywają pod kogoś innego. Jak sobie Państwo przeanalizują to, co słyszą, czy w internecie, czy w telewizji, czy gdzieś w radiu, czy nawet w gazetach, oszustwa na policjanta, oszustwa na pracownika ZUS-u, na jakiegoś lekarza, to zawsze ktoś tam się podszywa. Czyli ten, oczywiście phishing jest tylko w sieci internet, to jest tylko, jest to cyberprzestępstwo. Normalnie na ulicy nikt nie dokona tego phishingu, ale jakby metoda jest ta sama, czyli te oszukiwania. Tutaj mam takich kilka świeżych oszustw phishingowych. Tutaj poprzedni prelegent, pan Wojciech z Politechniki Koszalińskiej pokazywał przykład również maila. Ja tych maili widziałem dosłownie tysiące. Jak mogą być przygotowane. Jedne są przygotowane bardzo dobrze, że trudno je odróżnić. Niektóre są banalnie, każdy, kto ma pojęcie, rzuci okiem i już będzie widział, że to jest oszustwo. Tutaj mamy niby maila z Krajowej Administracji Skarbowej, który prosi, żebyśmy opłacili zaległy podatek VAT. Czy kiedykolwiek jakakolwiek instytucja zgłasza się do obywatela mailem i podaje numer konta i kwotę, jaką trzeba wpłacić? To tak to nie działa. Zawsze są odpowiednie formularze, wizyty w urzędach, logowanie się do specjalistycznych serwisów, kont. Banalne oszustwo, ale ludzie się na to nabierają. Kwestie SMS-owe. Państwa mikrorachunek podatkowy wykazuje zadłużenie. Zawsze to są niewielkie kwoty, żeby wzbudzić takie wrażenie, że 2,80 zł, 90, 50 groszy na wszelki wypadek zapłacę. Nie pamiętam, żebym coś komuś wisiał, żebym miał jakieś długi, ale lepiej zapłacę. Widzimy oczywiście na dole jest link, od razu widać, że jest jakiś podejrzany. Zgodnie ze specustawą dotyczącą koronawirusa wszyscy obywatele RP będą szczepieni z refundacją, koszt wynosi 70 zł. Opłać, aby uniknąć kolejek. Świeżutki atak phishingowy. Widać, że od razu też jest adres na dole podejrzany. Pokazuję tutaj po prostu, jakie to może przybrać formy. Z powodu dezynfekcji przesyłka wymaga dopłaty złotych 20. Klikasz dopłać, wchodzisz na spreparowane stronę z płatnościami, wchodzisz rzekomo na stronę swojego banku, w rzeczywistości udostępniasz w tym momencie dane do logowania oszustom, oni wchodzą zamiast ciebie na twoje konto i robią tam co chcą. Nie tylko wyczyszczą te konto do zera, ale również zaciągną jakieś kredyty, pożyczki. Będzie źle. Uwaga dnia, twoje urządzenie traci możliwość łączenia się z internetem. Aktualizuj ustawienia. To raczej jest wycelowane w młodsze osoby, które mogą paniką zareagować na wieść, że przestanie działać internet, na przykład w komórce. Tutaj trochę przyspieszę. Cześć Rafał, proszę pomóż mi, potrzebuję tylko twojego głosu na tej stronce. Dzięki bardzo. Niby niepozornie nic się nie dzieje. Wchodzimy, podajemy swoje dane, logowanie, logujemy się i te dane tracimy. 350 zł do odebrania z nową aplikacją Lidla. Na dole jaki adres? pluslidl.com. No to nie jest adres Lidla, ale już w takiej formie nikt się nie ogłasza. Nikt się nie ogłasza w taki sposób. Masz nieopłacony mandat karny. Proszę zobaczyć, SMS bezpośrednio od policji. Policja wysłała SMS-y. Może tak jeszcze będziemy też ludzi wzywać na komendę, że będziemy im wysyłać SMS-y. Proszę tego dnia przyjść. No tak to nie działa. No jeszcze nie. Masz nieopłacony mandat karny. Twój mandat zostanie przekazany do komornika z tytułu zaległości 10 zł. Znowu malutka kwota. Nie pamiętam, żebym dostał mandat, ale na wszelki wypadek zapłacę. Będę wtedy spał spokojnie. Oczywiście oszustwo. Polska Grupa Energetyczna. Na dzień zaplanowano odłączenie energii elektrycznej. Prosimy o regulowanie należności. Znowu 10,50, mała kwota. Tutaj były przykłady tych ataków phishingowych. To takie dosyć duże kampanie. Do tego dochodzą jeszcze paczkomaty, do tego dochodzą serwisy transakcyjne, portale aukcyjne. Tego jest teraz bardzo dużo. Trudno się jakby, na pewno każdy z nas prędzej czy później będzie ktoś próbował go oszukać. To jest kwestia czasu. Musimy tylko wtedy rozpoznać, że to jest właśnie próba oszustwa, że to jest atak. No i się obronić. Jeżeli mówimy o phishingu, jakbyśmy tam cofnęli do tamtej grafiki, tam jest mowa właśnie o tej inżynierii społecznej. Inżynieria społeczna, czyli naszej socjotechnika, stosowanie środków psychologicznych i metod manipulacji, mających na celu przekazanie lub wyłudzenie określonych informacji bądź nakłonienie do realizacji określonych działań. Skomplikowana formułka, o co chodzi? Po prostu w
wykorzystywanie tych metod socjotechniki, one są stosowane na co dzień, w telewizji, w reklamach, wszędzie praktycznie ta socjotechnika jest stosowana. Ja tutaj kilka takich podstawowych pozwoliłem sobie kopiować. Zdanie większości. No to przecież to każdy słyszy, że najlepsi dentyści polecają. No to skoro najlepsi polecają, albo wszyscy dentyści polecają tą pastę, no to ona musi być najlepsza. To jest manipulacja, to jest socjotechnika. Pozorny wybór. Nie dostajemy jakby do wyboru wszystkich możliwości, tylko te, które w tym wypadku oszust zdecyduje. Inwestuje pan w bitcoiny, czy inwestuje pan w bitcoiny, czy może w dochód? Autorytet, wiadomo, amerykańscy naukowcy, których nikt nigdy nie widział, nie słyszał, ale cały czas są cytowani wszędzie. Ośmieszanie, to jest bardzo często stosowane, że wszyscy teraz zarabiają. Wszyscy, nawet osoby, które się nie znają, zarabiają teraz na kryptowalutach. Dlaczego ty nie będziesz, oni są tacy głupi, a zarabiają, a ty dlaczego nie zarabiasz? No i jakby takie powodowanie, że zaczynam się zastanawiać. Selekcja faktów, stereotypy. Nie będę tutaj tego wątku ciągnął. Metod jest bardzo dużo. Ja tutaj wybrałem tylko kilka. O tym powstało mnóstwo publikacji. I takim, może to nie jest publikacja, ale to jest rzecz, z którą ja się spotkałem wielokrotnie w pracy. Czyli to jest ta metoda oszustwa, która wykorzystuje maksymalnie socjotechnikę. Ja tutaj nazwałem ją 419 skam. Inaczej to jest nigeryjski szpindel. Znaczy no ja to tak nazwałem, tylko to jest wzięte z artykułu w kodeksie karnym Nigerii. Podobno, chociaż nie przeglądałem kodeksu karnego Nigerii. Bardzo ciekawa forma oszustwa. Wielokrotnie już o tym mówiliśmy i w internecie, i również przez gazetę o tym pisaliśmy. Ja się osobiście spotkałem, znaczy na zasadzie nie dokumentacji, tylko osobiście rozmawiałem w dwóch przypadkach z osobami, które zostały poszukane tą metodą i ja nie byłem w stanie przekonać te osoby, że one są w tej chwili ofiarami przestępstwa i te osoby uważały, że to ja się mylę, a one mają rację. Mimo że ja przedkładałem, pokazywałem różne fakty, zdjęcia, analizowaliśmy dokumenty, maile, każdą rzecz pokazywaną przez tą osobę jakby obnażałem, że to jest jakaś miernej jakości podróba prawdziwego dokumentu, no to i tak ta osoba wychodziła z kolejnymi argumentami, że ja się mylę. O co chodzi w tym przestępstwie? To jest bardzo wiele form, ale zawsze chodzi o to, że gdzieś na drugim końcu kuli ziemskiej albo bardzo daleko jest jakaś bardzo bogata osoba, na przykład emerytowany generał armii amerykańskiej albo kapitan statku morskiego jakiegoś wielkiego, lub jakiś książę, szejk, jakiś polityk, który dysponuje bardzo dużą kwotą pieniędzy i on chce z tym majątkiem uciec. I no i na przykład sobie upatrzył na Facebooku panią Halinę z Koszalina i do niej właśnie pisze i proponuje, że chce się z nią poznać, bardzo mu się podoba i on wsadził, żeby chciał z tego Kuwejtu czy z tego Teksasu się wyprowadzić, bo już tam mu się życie posypało. I przypadkiem akurat ma wielki skarb, ma pieniądze, diamenty, bardzo ciekawe to są historie. I on by chciał wysłać te pieniądze do Polski, do Koszalina, do pani Haliny, a za miesiąc później, jak już skończy swoją misję w Kuwejcie jako amerykański generał, to przylecieć do tego Koszalina i z Haliną już tutaj żyć, mieszkać. Ta forma tego oszustwa, ona nie trwa 20 minut, czasami to oszustwo trwa nawet rok. Ci przestępcy, ci oszuści, którzy się podszywają za te osoby po drugiej stronie, one takich rozmów nawiązują bardzo dużo. Jeżeli któraś chwyci, no to codziennie rano wstają z kubkiem, jak normalnie człowiek idzie do pracy i w pracy pije rano kawę przed komputerem, to oni z tym kubkiem kawy idą do komputera i urabiają kolejne ofiary codziennie, dzień. Opłaca się tak robić, ponieważ osoby, które są oszukiwane, przesyłają pieniądze, na przykład weźmy jakąś legendę, że amerykański generał z Kuwejtu wszedł w posiadanie sztabek złota jakiegoś szejka, które gdzieś tam na pustyni były zakopane i on te złoto chce przemycić, nie będzie go zabierał do Stanów Zjednoczonych, prześle je do Koszalina, do Haliny
ale potrzebne są opłaty celne w Kuwejcie. Trzeba zapłacić 30 tysięcy złotych opłat celnych. No i Halina przesyła te pieniądze. Okazuje się, że statki są zatrzymane we Francji, gdzieś tam na jakimś lotnisku. Trzeba zapłacić opłatę cargo, kolejne 10 tysięcy złotych. I w ciągu tego pół roku czy roku te kwoty się mnożą. Ofiara nie uważa, że tych pieniędzy traci, bo wie, że przyjedzie cała paleta złota, więc to niejako jest jakby inwestycja, no, bo te pieniądze się zwrócą z nawiązką, a na samym końcu jeszcze przyleci ten generał z tego Kuwejtu, który jest przystojny, wkłada biegle wieloma językami, no i w ogóle będzie można pokazać wszystkim sąsiadkom, że się wygrało życie i będzie super. To są zdjęcia, dlatego tutaj zapikselowałem te twarze, bo to są zdjęcia prawdziwych generałów i prawdziwych tutaj kapitana, to nie są żadni oszuści. Ja sobie poszperałem, jak naprawdę wyglądają ci szejkowie tej Nigerii. To są po prostu farmy, to są biznesy, gdzie ci ludzie codziennie przez kilkanaście godzin rozmawiają z ludźmi na całym świecie i po prostu urabiają i oszukują. Tak mniej więcej wygląda ten amerykański generał, który siedzi tam po drugiej stronie komputera. Oni przesyłają skany paszportów, dowodów, jakieś dokumenty tranzytowe. Ogólnie jak specjalista spojrzy na taki dokument, to od razu widzi, że to jest fałszywka. Ale może dla kogoś, kto nie miał nigdy do czynienia, no to faktycznie to wygląda dosyć prawdopodobnie. No i można powiedzieć, że to ten przekręt nigeryjski, że został stworzony jakby przez internet, że to internet dał takie możliwości kontaktowania się i to trochę ten internet spowodował, że te relacje stały się niebezpieczne. I drodzy Państwo, to taka ciekawostka, że te pierwsze oszustwa nigeryjskie pojawiły się na przełomie lat 70. i 80. w Stanach Zjednoczonych i ludzi oszukiwano, urabiano listownie. To trwało nawet nie, że pół roku czy rok, to trwało całymi latami. Pisano listy na temat spadku, że gdzieś w jakiejś tam placówce zmarł ktoś dyplomatyczny i miał tak samo na nazwisko jak osoba, do której pisze, i jest spadek do odebrania. I ludzie się na to nabierali. Specjalnie sprawdziłem. Grudzień 1990 rok, powstanie pierwszej strony internetowej, czyli nigeryjski szwindel istnieje dłużej niż sieć internet. To oszuści jakby zaadaptowali internet do tych swoich jakby oszustw, a nie na zasadzie takiej, że to internet spowodował, że jest więcej tych oszustw. Teraz takie tutaj zasady bezpieczeństwa. Ja tutaj wcześniej miałem 10 zasad bezpieczeństwa, ale te zasady by się pokryły troszeczkę tutaj z poprzednim prelegentem, bo były takie mocno techniczne. I oczywiście to są te wszystkie zasady, które były wcześniej pokazane, to są, że tak powiem, żelazne zasady i zawsze tak trzeba robić. Trzeba mieć dobre hasła, nie klikać w jakieś niezamówione linki, nie prowadzić takiej korespondencji. Ale ja chciałem tak podejść bardziej po seniorsku, dlatego wymyśliłem takie trzy zasady. Nic w internecie nie jest za darmo. Jeżeli ktoś do Państwa pisze, że coś Państwo wygraliście, że możecie odebrać jakąś nagrodę, że czeka na Was spadek, że ktoś przyjdzie do Was do domu z jakąś zapomogą, że z powodu COVID-u Lidl przewidział dla Was jakąś, nie wiem, nagrodę. Cokolwiek w internecie ktoś do Was pisze albo z Wami się kontaktuje, 99,99% oszustwo. Naprawdę. Sytuacje były takie z tym, że nic nie jest za darmo. Może będzie za darmo tu i teraz, ale przyjdzie nam to zapłacić za jakiś czas. Nie każdy jest kimś, za kogo się podają. No to jest chyba już oczywiste, już tutaj nawet nie mówiąc o sytuacjach takich stricte socjotechnicznych, że po prostu oszuści się za kogoś podtrzymają. No to wszyscy znamy z przekazów medialnych sytuacje z jakimiś pedofilami i tak dalej, którzy udają małe dzieci, żeby spotkać się z innymi dziećmi. No i niestety internet jest taki, że nie możemy wierzyć w tej chwili nikomu. No, oczywiście dzisiaj Państwo nam wierzą, no bo debata jest, że tak powiem, zgłoszona oficjalna i legalna. No ale na przykład ja wielokrotnie, jak nawet coś przez internet zamawiam, to mimo że widzę, że strona ma sklep internetowy, ta strona ma, wygląda jakby to była wielka, gigantyczna firma z magazynami, zapleczem, wózkami widłowymi, halą magazynową, to po adresie, ja sobie ten adres sprawdzam i widzę, że to jest adres gdzieś tam w bloku, że nawet te wielkie firmy to są tak naprawdę malutkie jakieś działalności prywatne,
powiem tak kolokwialnie, garażowe. No i internet pozwala ukryć się i pozytywnie, i negatywnie, no trzeba uważać. Nie udostępniaj nikomu swoich dokumentów, nie podawaj swoich danych osobowych, nie przekazuj nikomu pieniędzy. To jest taka porada nie tylko internetowa, ale też również na co dzień. Nie wchodzimy w takie interakcje z nieznajomymi ludźmi na ulicy, czy na klatce schodowej, czy nawet jak ktoś do nas przychodzi do mieszkania. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jeżeli coś, nawet jeżeli nie wzbudza naszych wątpliwości, naszej obawy, poprośmy o pomoc, czy to wnuka, czy to syna, czy nawet sąsiada, bo często ci oszuści speszą się taką sytuacją, że tam pojawia się osoba trzecia i rezygnują. Jeżeli to będzie sytuacja w internecie, ktoś nas namawia na zainwestowanie w kryptowaluty albo otrzymanie spadku, spytajmy wnuka, spytajmy syna, córki, co o tym myślą, może oni więcej z tego doczytają. Nie róbmy im niespodzianki, jakby zamawiając paletę złota do domu, bo oczywiście to się nigdy nie wydarzy, tylko naprawdę jeżeli coś jest nierealne, to na pewno się nie wydarzy. I chyba tyle. W czasie się zmieściliśmy. Dziękuję serdecznie. Oczywiście zmieściliśmy się. Szanowni Państwo, w tym momencie zakończyliśmy panel z wystąpieniami naszych prelegentów i tym samym debata dobiegła końca. Ogromnie się cieszę, że wspólnymi siłami udało się nam zorganizować debatę. Włączyły się w tę debatę instytucje pozapolicyjne i Szanowni Państwo, to może świadczyć tylko o tym, że dobro seniorów, bezpieczeństwo seniorów jest dla nas bardzo ważne. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Naczelnikowi Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, podinspektorowi Piotrowi Krutoprądzińskiemu za bezpośredni nadzór nad realizacją dzisiejszej debaty. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję prorektorowi do spraw studentki Politechniki Koszalińskiej, doktorowi habilitowanemu inżynierowi Tomaszowi Królikowskiemu oraz oczywiście doktor inżynier Annie Skubała za ogromne zaangażowanie i wsparcie. Naprawdę serdecznie dziękuję. Ogromne podziękowanie kieruję również do samorządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej. I oczywiście to spotkanie nie mogłoby się odbyć bez naszych prelegentów. No naprawdę, którzy chętnie się włączyli. Jedna moja prośba, oczywiście wszyscy bardzo chętnie wyrazili zgodę, żeby uczestniczyć w tej debacie. Za to ogromnie Państwu dziękuję. I oczywiście bardzo ogromne podziękowania kieruję również do partnera dzisiejszej debaty, Centrum Biznesu w Koszalinie, za właśnie tą obsługę techniczną. Szanowni seniorzy, szanowni Państwo, życzę wszystkim dużo zdrowia, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.